Hej, witajcie, ja jestem Biała Łasica, a to jest Elder Scrolls Online i nasza Pumcia. I akurat powiem wam szczerze, że zanim zaczęłam gadać, to musiałam pokonać kilku tutaj. Się przypałętali. No. O, akurat. No to w tego. Proszę bardzo. I nie ma. No to teraz przez most, moi mili, przez most. Bo mamy do uratowania deserterkę z przymierza. Widzę, że na moście jest ich coraz więcej. Bardzo dobrze. No ale w sumie nic dziwnego, skoro ma tam być ta deserterka. To akurat byłoby bardzo dziwne, gdyby sobie nie zabezpieczyli tego mostu. Ale szybko przez nich przechodzimy. Bardzo szybko. Mam sobie tak oddalę kamerkę. Adio. Szybko idź. Bardzo szybko idzie. O, jak ja miotam nimi. Okej. Okay. Smagnięcie pazura. I ona na pewno jest tu. Ja bym weszła też tu. I co się stanie, jak ja wyjdę tu? No dobra, tu nic ciekawego. Co nie dało mi tak... Zobaczcie, nie daje mi tak zeskoczyć. Ale słabo. Rzeczy jest tutaj. Mocno st... tu jest ten. Dziób. Jeśli mnie znajomość statków nie myli. Mało miałam do czynienia ze statkami, więc mogę coś pomylić. No dobrze. Gdzie możemy mieć deserterkę? Nie tu? Bardziej tu. O, jest deserterka. To... A nie, dobra, to jest oroczyca. Dobrze. O, złodziejski skarb? Nie, bo ja nie mam tego. Guilty złodziei. Well, if you're here to end me, do it and be done. I'm tired of waiting. Nie, no co ty? Jestem tutaj, żeby cię uwolnić. It's about time, Steel and Stone. You've got to get me out of here. I've got to reach my Marath. Wiem, że chcesz znaleźć swojego męża, ale powiedziano mi, abym doprowadziła cię do latarni. He's there, trapped with the rest of the Talon troops. Has to be. Look, I'm not the one the daggers are after. They're after my Marath. Poczekaj, to nie ty jesteś oficerem? I'm just a line officer. Not worth a chase across the ocean. Marath Mash, my husband, is who they're after. Marath was an advisor to King Kurra Gro Orsinium. He wanted out. A real life. Tak, więc jednak muszę odbić twojego Morota i wydostać się stąd. They'll have set up to bombard the lighthouse. Standard tactics. So we take out the artillery first. Okay. No to idźmy za koleżanką. I co? Już mnie nie prowadzisz? Nie prowadzi. No to najpierw podpalimy ten trebuch. Bo jest najbliżej.
A potem będziemy lecieć do następnej. Ach, tu jest ten łucznik. Dzień dobry, łuczniczko. Ach, naprawdę chcesz uciekać. As long as we take 5 or 6 of them with us, I'm happy. Dobra, bo już się bałam, że ruszyłam postacią i nie będzie chciało podpalić. Trochę się zlękłam, ale na szczęście nie przerwało akcji, to dobrze. No one can take us. Tak, tak, ja właśnie wyczerpałam całą swoją tą kondycję. O matko, kochana. Z kim ona walczy? Ach, tu walczy! O matko. No one can take us. Sorry, nie zauważyłam, że walczysz. Przepis na barszcz. Co to jest? Łowca orłów. Przeciwko Dominium. Dominium jest rządzone przez Altmerów i ich wasali niewolników. Zwróć uwagę na ich słabość i tchórzostwo. Stosują kombinację podstępów, magii i brudnych sztuczek, które mogą zmylić honorowego żołnierza o dzielnym sercu, takiego jak ty. Tuszy wyraźne elfy są najbardziej znane ze swojej niechęci do walki twarzą w twarz. Bosmer zaatakuje cię z każdej strony z wyjątkiem frontu. Nie skrzyżujesz mieczy z Bosmerem, ale możesz dostać strzałę w gardło. Bądź ostrożny w lasach i dżunglach i uważaj na swoje plecy. Kazitowie mogą wyglądać milusio, ale w walce nie ma z nimi żartów. Nie oczekuj, że pojedynki się zakończą, jeśli uda ci się ich rozbroić. Posiadają ostre jak brzytwa pazury, które mogą przebić lekkie i skórzane pancerze. Mówi się, że mogą używać ogona jak prymitywnej trzeciej ręki, władając sztyletami i nożami do rzucania z zabójczą precyzją. Są też same wysokie elfy, choć wyniosłych Altmerów często gubi ich własna arogancja, w walce ich znaczny zasięg może stanowić problem. Zmniejsz dystans między sobą a celem. Spraw, by ich wzrost stał się przeszkodą. Uderzaj nisko i sprowadź ich na ziemię. Przy odrobinie nauki żołnierz przymierza o odważnym sercu, takim jak ty, będzie w stanie z łatwością przebić się przez dziesiątki żałosnych poborowych dominium. No, ciekawe. From the side. O nie, ja to zrobiłam, naprawdę. Kliknęłam R-kę zamiast E. Już trudno. Nieważne, już jakby nie interesuje mnie to, co oni tam mają. O, tutaj jest ten jeden trebuf. Milusio, milusio. Ogólnie bardzo fajne jest to, że w momencie, w którym ja uderzam, to w ogóle oto na ziemi się tworzy. I dzięki temu oni też dostają jakieś obrażenia od tego. Więc to akurat bardzo fajne, bardzo fajne. No i ten ostatni tryb już nam został, północny. Can't believe these troll sons caught me. Synowie troli. Steel spit. We need to take out their commander, Bernardine. Only way to make sure they don't keep coming after Moroth. Okay. To jest tam laska, co się tam próbowała dostać, ale już tam nic dla niej nie ma. Burn!
no one can take us. Masz rację, nic nas nie pokona. I gdzie jeszcze? Tutaj chyba mamy iść. Wchodziło. Coś tutaj jednak jest. I tutaj. Koszary północnej strażnicy. Bernardine is here. I can smell him. Let's do this. No jak możesz się tak wyczuć? To ja nie mam zdania. Tu jej raczej nie ma. Nie, ale jest komoda, może coś fajnego, nie kurde. Pewnie jest na górze, tak stawiam. Ale nie chcę jeszcze iść na dół, chcę zobaczyć, co jest tutaj na samiusieńkim dole. A nóż może jakaś książeczkę, której bym szukała? A na razie to same te regały. No to na górę. Nic innego już nam nie pozostało. W sumie. Jest! Ale my zaraz do niej pójdziemy. Ona nam nigdzie nie ucieknie. Dobra. Nic więcej nie ma. Więc idziemy na panią kapitan. Boom! The traitor shows her true colors. A, nie mogę się. Topił się w ten wróg i się go nie da, kurczę. I po. Walk with Moloch, you bastard. No. Ogarnięte. Nikt z niego oczywiście nie wypadło. No przecież po co by miało cokolwiek z niego wypadać, nie? O, no to po nim, schodzimy na dół i widzimy się w latarni. Chyba, że po drodze coś ciekawego się wydarzy. Albo będę gadać. To też jest ciekawe. O, nie mogę tak przeskoczyć. Czy pewnie by się dało, bo ja była bardziej skoczna. Tak. Teraz do latarni. Keep moving. Tak, przepraszam, nacisnęłam na ciebie, nie chciałam. Look up at that lighthouse. Quite a sight. Hope my Moroth is safe. No ja też mam taką nadzieję. No to oni tutaj weszli? Flank, now! No ta flanka to wam nie weszła. Barely broke a sweat. Believe these troll sons.
O, myślałam, że spadł całkiem. Niestety się nie udało. To jest nasza. Dobra. Fantastycznie, to jest nasza. Więc to już sami nasi, nie? Tak. No i jeszcze kryształ. Ale a, zobaczcie, on jest tam na samej głowie. No okej, okay. Ale musimy z Arfanelem porozmawiać. And Kariel here has been telling me about your exploits. Część oddziału udało się wycofać w bezpieczne miejsca. Chata z zaopatrzeniem przymierza została zniszczona. Excellent work. Being in the eyes isn't always about high-profile hijinks, eh? Still, I think you'll agree. Even support can be rewarding. Thank you, my new friend. Okej, dziękuję bardzo. To jednak Kariel miała rację. No, to wchodzimy do latarni. You're safe. I'm fine. You have a soul of steel, my love. May he always keep us together. O, świetnie. First forge. We made it. Dobrze walczysz, La Khazgo. And you, my new friend. Without you, Marath would have been dragged back to Arsinium in chains. Walk with Moloch, and may your kills be swift. Honored guests, we must take our leave to Skywatch. A portal shall take us there quickly. O, przywracające światło ten. Oj, solarne zakłócenie podniesiono. No kurczę, kurczę. Nie, ja nie chcę z portalem do Skywatch, bo ja tam jeszcze jedną rzecz mam do... No. Jedno miejsce się jeszcze tutaj muszę udać. Ale teraz idziemy na szczyt latarni. Po nasz niebiański odłamek. No i cudownie. No i teraz takie szybkie zerknięcie, czy mamy wszystkie kamyczki? Nie, patrzcie, zostało nam jeszcze jedno, trzymane w kącie rodu utrapień. Ho! Trzymane w kącie rodu utrapień. I to jest bardzo ciekawe. No ale to, jak mówiłam, po prostu prawdopodobnie będę biegała po całej mapie i szukała tych miejsc, które tam nie odkryłam, bo one po prostu pojawiają się w pewnym momencie na mapie, jeśli jestem dostatecznie blisko, więc... Ten ród utrapień kompletnie nic mi nie mówi, chyba że to chodzi o Torinan. Chociaż nie, ja z Torinan zebrałam. Kinrod Release i Gildia Magów, oj, coś czuję, że to było gdzieś tu. Ja tego nie znalazłam. Ale no cóż. Znowu się pomyliłam i kliknęłam R zamiast E. No cóż. Niegramotne te moje palce. No ale dobrze, ja chcę się teraz udać tu, więc najłatwiej by mi było raczej z pierwszej twierdzy, nie? Ale to bardzo ciekawe. Tu jest pierwsza twierdza w Morrowind. Jest twierdza smutku.
No ale dobrze, gdzie ja teraz jadę? Ja jadę mniej więcej tu. Oj. Poczekajcie. Mapa mi się zresetowała. Jadę o tu i tu się do was odezwę. Wiecie co? Przelatuję teraz przez pierwszą twierdzę i właśnie zauważyłam, że tu pokazuje mi jakieś zadanie, wiecie? The guild requests your help. Gildia wojowników? Comrade, I must speak with you about an urgent matter. O co chodzi? Sees All Colors requests you make your way to her as soon as possible. She said she hopes to make use of your prize. She said you'd understand what that meant. Dziękuję, gdzie ją znajdę? She and Aelif await you at the hall in Marbrook. Go well on your path. No dobra, to już wiem, dlaczego ja tego nie miałam. To gildia wojowników jest. Ja po prostu nie ruszyłam tego, nie dotknęłam tego wątku, tak to powiem. A czy ja w ogóle biegnę? O nie, ja nie biegnę dobrze, ja muszę tam przez mostek przebiec. Okej, wypadłam właśnie, wypadam przez to miejsce i już widzę, tam jest jakiś gniew Mehrunesa, tam jest kapliczka zielonej wody, więc ja mam wrażenie, że większość rzeczy, które ja tutaj pogubiłam, to ja znajdę właśnie po tej stronie, więc na razie do kapliczki tam nie pójdziemy, znaczy nie pójdziemy do tego gniewu Mehrunesa. Pójdziemy na razie do kapliczki, żeby się odblokowała. O proszę, odkryto kapliczkę. I mam wrażenie, że to była ostatnia kapliczka, którą ja miałam odkryć. Yes! Więc mamy już wszystkie zadanka, wszystkie kapliczki, wszystkie intrygujące zakątki, wszystkie kamienie, publiczne lochy. Jak naprawdę, no powiedzmy, że tych bossów światowych to my też mamy mniej więcej. Wiemy, gdzie oni są. W większości. Ja tu musiałam przebiec po prostu obok i dlatego mi zaznacza tu też. Ale no, gdzieś tu jest chyba jeszcze ten boss jeden. Tu gdzieś jest po tej stronie, więc jest tego trochę. Na razie ja sobie ściągnę ten mój piękny ustawiony cel. Wróć tu. Ściągamy, usuwamy cel i lecimy do tej groty Mehrunesa. Zobaczyć, co się tam dzieje. Bo miałam iść do tego miejsca, co tam jest ten port. Ale jak tu mam grotę niedaleko, byłabym głupia, jakbym nie zajszła do groty. Biorąc pod uwagę, że grota jest na dole. Naprawdę? Mam nadzieję, że nie tam, tylko serio jest na dole. Aj, waj! Jak stąd zlecieć, żeby nie spaść i nie rozbić sobie tego głupiego rybka? Spróbujmy tego. Oj nie, oj nie, oj nie, oj nie! Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Powiedziałabym, że zrobiłam to na totalnym farcie. I pozostajmy to w takim zawieszeniu. Zrobiłam to na farcie. To było zrobione w kontrolowanych warunkach? Nie powtarzajcie tego w domu. No dobrze, co my tutaj mamy?
Już widzę, mamy postrach klanów. I nie tylko, tam widzę jakichś wielbiących teadry. Teadry? Ja mam zawsze problem, nie pamiętam, która pierwsza jest. Literka, nie? Czy to najpierw występuje A, potem E? Czy najpierw leci E, a potem A? Zalety sojuszu. No poczekajcie, bo coś mnie jeszcze bije? Nie. Wasza ukryta wysokość, nadal nie odpowiedziałaś na moje dwa poprzednie listy. Wyświadczy ci uprzejmość tego ostatniego serdecznego liściku. Jestem świadom twojej lojalności wobec Lorda Dagona. To, jak uwagę kładziesz na swoją przysięgę, jest godne pochwały. Zapewniam cię, moja droga, że twoje przysięgi nic nie znaczą. Molag Bal zawłaszczy sobie ten świat i nie będzie potrzeby obawiać się gniewu Dagona. Pod władzą mojego pana Bala osiągniesz pozycję wyznaczoną przez przeznaczenie. Będziesz koronowaną królową teraz i na zawsze. Przemyśl to, co powiedziałem i wiedz, że to moja ostatnia uprzejma wiadomość. Król robaków, Mani Marko. Dobrze, biegniemy tam. Obawiam się, że gracze wykosili już część przede mną tego wszystkiego, więc no cóż, trudno. O, zagrożenie nieposłuszeństwa, ukryta wysokość. Moja uprzejmość i cierpliwość się kończy. Poddaj się lub doświadcz unicestwienia z mojej ręki. Twój infantylny pakt z Dagonem i moc, którą on oferuje, nic nie będzie znaczyć, gdy zjednanie światów zostanie ukończone. Daję ci jedną, ostatnią szansę na poddanie się. Służ memu panu Molag Balowi. Zostaniesz nagrodzona nieopisaną mocą... przerywacie mi czytanie! Idź sobie! Przerywasz mi czytanie! Nie lubię, jak się mi przerywa czytanie! Dziękuję. Gdzie to ja skończyłam? Daję ci ostatnią szansę na poddanie się. Służ memu panu Molag Balowi. Zostaniesz nagrodzona nieopisaną mocą i hojnością bogactw. Przeciwstaw się mu, a będziesz cierpieć wieczne męki u jego stóp. Wybierz mądrze, król robaków Mani Marko. To już jest drugie ostateczne zwrócenie się, żeby się poddała, no. Wstawaj, nie, wstawaj. No. Mleczonko. Co on sobie myśli? Postrach klanów. Ja się go tak boję. Nie boję się go. O, poczynam dziedzictwa. Dobrze. Na tronach ognia. Witamy. Dobra. Koleżanka padła. Z tych książek raczej ich się nie dowiemy nic. No ale kosturki wpadły. Wpadły, nie? To chodziło. O, średni pancerz. To są rzeczy, których my nie korzystamy, ale kto wie, kto wie. Jakby mam możliwość czytania. Mati! Kumacie! Mati! Teodra o imieniu Mati! A co tam? A sobie puścimy Erkę. Niech ma. I co ta Mati ma? No i proszę bardzo! I to jest coś, co powinni mieć wszyscy bossowie. O... O Zozur?
Ten młokos nie wydaje się agresywny. Na jego szyi znajduje się obroża z inskrypcją. No to czytamy inskrypcję. Nazywam się Ozozur. W przypadku znalezienia proszę o dostarczenie mnie do Gajret w Gildii Magów Skywatch. Można oczekiwać nagrody, by mnie ujarzmić, wystarczy dotknąć mojego naszyjnika. No to dotykamy. No to porozmawiamy. Znowu kolejna osoba, do której musimy się zwrócić w Skywatch. Bardzo mnie to cieszy. O, ostał się jeden banekin? Niesamowite. O nie, już mi się skończyło. O, zdziczały wampir. No, jego to się akurat tutaj nie spodziewałam. Bym tak szybko zerknęła, co ja w ogóle otrzymałam. A kostury jakieś. Mało potrzebne. Mamy coś z ciężkiego. Gorsze. Ciutkę lepsze. To możemy sobie nałożyć. Tak. Akirys. Akirysa nie będziemy ruszać. Kolejna notatka. Nasz obiecujący sojusz. O nie, czy to będzie trzecia, ostateczna kwestia sojuszu? No tak, to będzie już ostatnie. Ale powiem wam, że Manimarko to się zachowuje jak ten, jak pijany Polak. O, za niego się napije. Tak samo jest u niego. Ostatni raz cię proszę o sojów. Wasza ukryta wysokość. Nareszcie trochę uprzejmości. Jestem zadowolony z naszego nowego porozumienia. A patrzcie jednak. Twoja służba Molak Balowi, pomimo pretensjonalnej przysięgi złożonej Lordowi Dagonowi, zapewni ci zwycięstwo w konflikcie. Na powierzchni Tamriel może być tylko jeden zwycięzca w tej wojnie. Czyli jednym słowem, już wiadomo dlaczego Dagon się od niej odwrócił. Bo ona złożyła pokłon Molak Balowi. To wiele wyjaśnia. Moi słudzy przyniosą ci rozkazy we właściwym czasie. Nie zawiedź mnie. Lojalna służba jest nagradzana, ale zdrada? Cóż, kara była niewyobrażalna. Rób, co rozkażę w imieniu Molak Bala, a pod nosem możesz się cicho modlić do dowolnego księcia, którego sobie wybierzesz. O, jak słodko, że jej pozwolił. Nic tu? A, jest. Dobra. O! No to bierzemy. Dobra. Czy mamy coś tutaj ciekawego? To bardzo niepokojąco wygląda, mięcho. Elf.
i Tasak. I kości ludzkie. Bardzo blisko tego wszystkiego. Czy tylko ja tu wyczuwam taką, jakby to powiedzieć, kanibalizm? No na bank. Bo jak na nekromantów to bardzo mało robią. A to gdzie on? A tu był. To ja nie zauważyłam. No dobrze, to jeszcze tutaj. Chodźcie sobie do mnie tutaj. Bum. Wszyscy, wszyscy. O, a co to? Powiadomienia. O! O! Mogę teraz kupować odłamki Auridonu. Mhm. A, no i tak. Dziś 26 września, kiedy to nagrywam, można było otrzymać jamekłów. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tak jakoś zdarzy, że wejdę do tej jamekłów. Czego nie przeczytałam jeszcze? No tak, tak, usuń. Ja nie potrzebuję tego kupować. A ja weszłam tędy i wyszłam tędy. Yes? Weszłam tędy. Dobrze, no to wszystko. Tutaj naprawdę zostało mi już tylko oddać tego Benekina, no. Benekina? Mukosa. Muszę oddać Mukosa. No i mam jeszcze chwilę czasu. Więc pobiegniemy tam i zobaczymy, czy mamy tam jakieś zadania. Jakie bądźkolwiek. Już wyczuwam, że będę musiała lecieć tędy. Więc nie wejdę tam tą oficjalną ścieżką. No, zepsułam. Chyba, że... To tylko 100... Stać mnie, bo jestem bogata. O, i teraz wejdziemy oficjalną drogą. O, kupiec. O, książka. Proszę bardzo. O, i poziom Gildii Magów. Zwiadowczyli Aldania. Welcome, welcome. Three times be blessed. Oh, thank Mara. You're with the reinforcements, right? Nie, co się dzieje? Maurimer happened. Damned viper struck. Took the town by surprise. Wait, you said you're not with the reinforcements? We're in trouble. Unless... Will you help us? No, a czego potrzebujesz? Poza wielką armią, której nie mam? There's an ancient device on the eastern cliffs. Old Merry Harbor Defense. If you can get it working again, we'll have a much easier time of it. My captain sent a runner to find out how to activate it. Hasn't come back. Okay, it's not ideal. The runner's name is Lorimel. Seek her out.
We'll be right behind you, soon as more blades show up. A gdzie jest twój kapitan? She's at the cordon, on the other side of town. At the moment, our only goal is to hold the Maurimer here. Without reinforcements, we'll never throw these bastards off the coast. O, i powiem wam, że już bardzo dawno nie mieliśmy problemów z Maurimerami. Więc no... To dosyć ciekawie. Light it. No cię, łuczniczko, uciekasz. Prawdziwy łucznik nie ucieka. Prawdziwy łucznik. Dlaczego chciałam powiedzieć włócznik? Chodziło mi o łucznika. Prawdziwy łucznik. Wyciąga sztylet. Dźga. Ewentualnie robi tak jak w tym w którymś tam odcinku tego Pierścieni Władzy. Wyciąga strzałę, wpiechają na hała komuś w ten pod pachę. Dobra, tu mam iść. Mam przejść przez całe to i pójść tam. Okej. No to tak zrobimy. Przejdziemy przez całe. Przy okazji pomożemy koledze. A propos, tak, muszę sobie wybrać to zadanie. Jako działające. Nie, nie widziałam nigdzie zadań po drodze, pobocznych. Choć wydaje mi się, że powinnam chociaż raz przebiec się po tych, bo tak teraz myślę, że może dobrze byłoby, żebym ja jednak zapisała tych bossów świata na tej mapie. Zwiadowczyni, zwiadowczyni. Gdzieś jest za mną. Aha, czyli na pewno nie ma jej tu. To jest pewne. Naprawdę myśleliście, że jesteście w stanie mnie jakąś ścianą lodu zablokować? Naprawdę. Ona jest pewnie tam. O nie, chyba już ją widzę. No, dziewczyna nie skończyła najlepiej. Aktywacja broni. Eponimie. Jeśli kiedykolwiek pojawi się taka potrzeba uruchomienia urządzenia, powinno być proste. Jest ono zasilane przez zestaw kamieni Welkind. Powinno ono celować i niszczyć atakujące statki z własnej inicjatywy. Oprócz kamienia, który jest w twoim posiadaniu, będę trzymał jeden w skrzyni w moim domu. Ostatni kamień jest w tawernie Marajny. Wiem. To tylko zauroczenie, ale chciałem jej dać coś miłego. Wystarczy mu umieścić kamienie w odpowiedniej kolejności w kinkietach, a ono się aktywuje. Sekwencja jest. No i się nie dowiemy. The captain sent you?
Thank Mara. Lorumel, co się stało? They chased me. I was prowling around the Cannon Reeves place, trying to figure out how to turn on that old device. You need a set of stones, Old Mary power stones. No dobrze, gdzie znaleźć? I found this scrap of paper. It says there's one in the tavern, another in this old mage's house. They're both on the other side of town. The third one, the Malmus captain has the last one. It was in the Cannon Reeves manse. Okay, znajdę te kamienie. You do that. I'm just gonna sit here and rest. Try not to get myself stabbed anymore today. Okay. No to my już wszystko wiemy, tak? Tylko, że moi mili, już jest najwyższy czas, żebym zakończyła ten odcinek. Więc w tym odcinku to już będzie wszystko. W następnym zbierzemy kamienie i uruchomimy tą broń i prawdopodobnie pójdziemy tu, żeby nam się zapisała lokalizacja tego gościa. O, może nawet spróbujemy z nimi zawalczyć? Co wy na to? Spróbujemy z nimi zawalczyć? Możemy spróbować tak z ciekawości zobaczyć, jak są mocarni. Stawimy całe złoto w banku i pójdziemy się bić. Tak. Żeby było zabawniej. Ja mam tylko Dolmenwaffe. Odblokowany? A bo ja nie byłam w Dolmenwaffe. Dlatego... Mam tylko ilu Wamir, tam weszłam. No dobrze. No to tutaj też zajdziemy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Spróbujemy zabrać resztę tych książeczek. Tak więc do zobaczenia w następnym. Cześć!